Maty do odhaczania karpi bywają bardzo różne, są mega wielkości do okazów, są mniejsze, średnie, są pływające. Ta mata Prologica, która zwie się z angielska walkabout stocker bag, to taka do szybkiego przemieszczania się, do łowienia gdzieś w różnych miejscach dość szybko. Jest średniej wielkości matą, natomiast jest bardzo sprytnie skonstruowana, ponieważ myślę, że to każdy karp kilkunastokilogramowy bez problemu się zmieści. Jest oczywiście miękko wyściełana w środku, ale ma jedną rzecz. Ma zintegrowaną matę do, właściwie worek do ważenia. Kładziemy tutaj karpia, odhaczamy go, odpinamy ten worek i możemy karpia w nim błyskawicznie zważyć, więc odpada konieczność przekładania z maty do worka do ważenia karpia. No poza tym ma dwie kieszenie. Kieszeń dłuższa, na przykład na podpórki, i kieszeń taką prostokątną, która doskonale powinna zmieścić każdego rodzaju wagę. Oczywiście ona w środku jest miękko wyściełana, więc zabezpiecza doskonale karpia. Ma ażurową siatkę z obu stron, więc woda dobrze z niej spływa. Tę matę bardzo dobrze da się złożyć. W ten sposób nie zajmuje dużo miejsca. Traktujemy to albo jako typową matę do ważenia z wagą, z jakąś podpórką, albo jako dodatkową torbę, którą możemy ze sobą zabrać właśnie do łowienia z podchodu. Wtedy do tej większej kieszeni wkładamy małą wagę, akcesoria. Tutaj wkładamy do tej długiej kieszeni podpórki razem z sygnalizatorami. Jeszcze mamy tutaj takie mocowania bardzo przydatne na rzepy miękkie. Tutaj możemy z kolei zamocować całą wędkę razem z podbierakiem i wtedy mamy to jako torbę, niesiemy całą torbę z całym naszym ekwipunkiem przeznaczonym do szybkiego łowienia z podchodu.